Aresztowany za przestępstwa przeciwko mieniu. Mężczyzna ten 19 marca bieżącego roku włamał się do jednego z domów w budowie. Co z rondem na skrzyżowaniu Sudeckiej z Solidarności? Ja chcę wrócić do tej koncepcji. Inwestycja w Mysłakowicach na ostatniej prostej. Praktycznie z urządzeń technologicznych mamy wszystko po rozruchach. W poniedziałek wita Państwa Paweł Guszała, zapraszam na serwis. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowsze dane odnośnie liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. W trakcie ostatniej doby wykryto 14 578 nowych przypadków, z czego 1215 na Dolnym Śląsku, w Jeleniej Górze 25, a w powiecie 29. W tym czasie w naszym kraju bezpośrednio i pośrednio z powodu COVID-19 zmarło 65 osób. W sobotę po godzinie 20 w Olszynie na drodze krajowej nr 30 doszło do potrącenia na pasach pieszego. Uderzenie było na tyle silne, że poszkodowany zawisł na przydrożnym płocie. Niestety, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 38-latka, który jest podejrzewany o kradzież z włamaniem oraz posiadanie narkotyków. Straty pokrzywdzonych wynoszą blisko 30 tysięcy złotych. Jak ustalili policjanci, mężczyzna ten 19 marca bieżącego roku włamał się do jednego z domów w budowie, skąd ukradł mienie o wartości 12 tysięcy złotych. Były to głównie elektronarzędzia i dwa odkurzacze domowe. Ponadto tej samej nocy próbował włamać się do innego budynku, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, ponieważ został spłoszony. Policjanci odzyskali w całości skradzione mienie. Okazało się, że mężczyzna przestępstw tych dopuścił się w warunkach tzw. recydywy. W wyniku przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze dodatkowo zabezpieczyli narkotyki. Za popełnione przestępstwa grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd rejonowy w Jeleniej Górze na wniosek prokuratury rejonowej zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Wraca pomysł budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Sudeckiej z Aleją Solidarności w Jeleniej Górze. Pomysł, który nie ma co ukrywać, powinien być zrealizowany już na etapie powstania obwodnicy południowej miasta. Teraz ten błąd ma zostać naprawiony. O zamiarze budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Sudeckiej i Alei Solidarności poinformował ostatnio prezydent Jerzy Łużniak. Przyznał nawet, że pomysł ten nie jest żadną nową ideą. Tam już dawno miało powstać rondo. Jak ja wróciłem tutaj z Wrocławia, to brzmi jak prehistoria, ale kiedyś tak było. Jak wróciłem z Wrocławia, pierwszym moim wnioskiem, jakie było do budżetu, to było, złożyłem wniosek o budowę ronda. I on się znalazł w projekcie budżetu bodajże roku 2015, czy jeszcze w 2014. Ale jako jeden z pierwszych wniosków. I ówczesna rada zdjęła to, uznając, bo mi tak później powiedzieli gdzieś tam w kuluarach, że to ja dla siebie budowałem. Udało nam się znaleźć archiwalną wypowiedź z 2015 roku ówczesnego zastępcy dyrektora miejskiego zarządu dróg i mostów, który tak tłumaczył, dlaczego rondo nie powstało w tym miejscu już na etapie budowy obwodnicy południowej Jeleniej Góry. Nie było być może takiego pomysłu na takie rozwiązanie. Uznaliśmy, że to skrzyżowanie w takiej formie może również funkcjonować, no ale dzisiaj przekonaliśmy się, że wszyscy żądają, żeby jednak było tam łatwiej przejeżdżać, żeby jednak wszyscy mieli podobną szansę, jak to jest na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym, gdzie możemy jakoś szybciej się włączyć. Teraz temat ronda wraca i w końcu ma znaleźć swój szczęśliwy finał. Ja chcę
wrócić do tej koncepcji budowy ronda, tylko tam trzeba zacząć od ZRID-u, żeby przejąć teren, bo też wtedy został odłożony ten ZRID i przejąć teren i wybudować to rondo. Tam rondo jest niezbędne, bo to widać, co się dzieje w weekendy. Rondo w tym miejscu ma powstać w trakcie dwóch najbliższych lat. Pod koniec minionego tygodnia odwiedziliśmy modernizowaną i remontowaną oczyszczalnię ścieków w Mysłakowicach. Mówiliśmy o nowych rozwiązaniach, jakie zostały tam wdrożone. Dzisiaj powiemy o przebiegu całej inwestycji. Inwestycja w mysłakowickiej oczyszczalni pomału dobiega końca. Świadczy o tym chociażby poziom zaawansowania prac. Praktycznie z urządzeń technologicznych mamy wszystko po rozruchach. Jest uruchomione i działa na dzień dzisiejszy. Dlatego wszystko wskazuje na to, że termin ostateczny zakończenia inwestycji, czyli 30 dzień kwietnia tego roku, nie jest zagrożony. Jednak zanim to nastąpi, do dokończenia pozostało jeszcze kilka elementów. Jak widzimy, prace drogowe zostały do dokończenia i w zasadzie istotnym elementem całości oczyszczalni jest system AKPIA, to jest aparatura kontrolna i pomiarowa i system informatyczny. I on się w tej chwili buduje, wszystkie poszczególne obiekty są podłączane do tego systemu. Także nic nie wskazuje na to, że termin 30 kwietnia miałby zostać przekroczony. Modernizacja dobiegła w zasadzie końca. Pozostała jeszcze część związana z remontem starej części oczyszczalni w Mysłakowicach. Są w tej chwili remontowane rotory napowietrzające. No i pozostałe urządzenia, które tam wejdą, ale to są takie rzeczy, które spokojnie w tym terminie zostaną zakończone. Przypominamy, że inwestycja ta wedle zapewnień karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji ma zakończyć niekontrolowany zrzut nieoczyszczonego ścieku z tego obiektu do pobliskiego potoku. Tyle na dziś. Spokojnego wieczoru Państwu życzymy. Do zobaczenia w kolejnym serwisie.